a od 1 lipca do Warszawy dojedziesz korzystając z usług PKS Nova. Niestety kursy będą realizowane wyłącznie w piątki i niedzielę, po 2 w tych dniach. Pierwszy tuż po 6 rano z osiągnięciem na przykład warszawskiego dworca centralnego, kwadrans po południu. Podróż potrwa zatem nieco ponad 6 godzin. Drugi kurs według rozkładu jazdy wyruszać będzie z suwalskiego dworca PKS 20 minut po godzinie 13. Dowiezie nas do stolicy w niespełna 5,5 godziny. Na powrotne kursy można liczyć w tych samych dniach. Koszt nieco niższy niż u konkurencji, ale podróż trwa dłużej. Konkurencyjna firma parająca się zbiorowym przewozem osób tymczasem oferuje aż 7 kursów dziennie. Białostocka spółka jakiś czas temu zrezygnowała z realizacji kursów na trasie Suwałki – Warszawa – Suwałki, twierdząc, że są one nieopłacalne. W okresie wakacyjnym najwyraźniej liczy na turystów. Jednak jeżeli nowa oferta połączeń spotka się z zainteresowaniem mieszkańców Suwałk, jak i miejscowości objętych tymi połączeniami, to od września postaramy się o wykonywanie tych połączeń codziennie, deklaruje spółka.